także Dziady Katolickie Warszawa, dzisiaj proszę Państwa reklama Dziadów ASP, Akademii Sztuk Pięknych, ten salonik, pałacyk dostali z łaski, no i Dziady, no Polak to jest wciąż głupi, to szkodzie, nie umie wykorzystać tych możliwości, tych, że w darze dostali pałacyk, tylko po prostu będą wrzeszeć, będą kopcić, będą krzyczeć, będą wrzeszczeć autorytarnie, że to oni są najważniejsi, że oni są książętami, jak dostali ten salonik z łaski po żebraniu. No, po żebraniu. Także proszę Państwa, czy to jest Rysia jako ta jedna z tych najgłówniejszych żebraczek, czy to są inne te Dziady żebracze, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, no to to oni na jednym wózku jadą. Bo czy to jest ta Rysia żebraczka? Ja już tyle razy mówiłam tutaj do Elżbiety, do Elhoff Art, żeby ta Rysia się odchudziła. Co to za aktorka polska, jak jest gruba jak świnia? Fura mięsa, tony mięsa, Ryszarda Czubak, tony mięsa. Przecież we Francji, Francuzi, no to są tak szczuplutcy we Francji, a już nie daj Boże aktorzy, wielcy ludzie, a tutaj aktorka i świnia polska i fura mięsa, Ryszardo Czubak, jeśli ty w ogóle mnie kojarzysz, to odchudź się.